Rozdział drugi. Mówi w dalszym ciągu o schłościach na modlitwie i jaki może być ich skutek, jak potrzeba nam doświadczać samych siebie i jak Pan doświadcza dusze przebywające w trzecim mieszkaniu. Znałam niektóre dusze, a nawet mogę powiedzieć, że znałam ich wiele, które doszedłszy do tego stanu, lata już całe żyły w tej prawości duszy i ciała, o ile o tym może człowiek sądzić, a potem jednak, choć powinny były już mieć świat pod swoimi nogami, albo przynajmniej znać się na nim dokładnie, skoro spodobało się Panu wystawić je na próbę, w taki wpadły stan niepokoju i udręczenia wewnętrznego, że nadziwić się temu nie mogłam i nawet obawiałam się o te dusze. Chcieć je oświecić i wspomóc radą byłoby rzeczą daremną, bo tak dawno już chodzą tą drogą cnoty, mają siebie za dostatecznie oświecone. Raczej, zdaje im się, mogłyby nauczać innych i powód ten w ich przekonaniu jest aż nadto słuszny. Toteż nie znalazłam nigdy i dotąd nie widzę innego sposobu pocieszenia takich dusz, tylko ten, by okazać im szczere współczucie w ich strapieniu, bo i w rzeczy samej godne są litości dla takiej swojej nędzy. Nie sprzeciwiać się ich racjom, bo przekonane najmocniej, że ich udręczenie pochodzi z miłości Bożej, nie mogą zrozumieć, że jest ono tylko niedoskonałością. I to jest drugi błąd w duszach, które już tak wysoko postąpiły, że podobne próby mogą je w pierwszej chwili zaboleć. Temu się nie dziwię, ale powinny umieć szybko pokonać w sobie te pierwsze uczucia. Bóg, chcąc doprowadzić swoich wybranych do jasnego poznania ich nędzy, usuwa od nich do czasu swoje pociechy. Niczego więcej nadto nie potrzeba. Pozbawieni tych pociech od razu poznajemy, czym sami z siebie jesteśmy. Od razu okazuje się skuteczność tej próby. Od razu widzimy jasno nasze niedostatki i nieraz więcej nas boli widok tej naszej nędzy, że mimo woli nawet tak żywo czujemy przykrości i utrapienia ziemskie, choćby nie bardzo ciężkie, niż samo to wewnętrzne utrapienie, skutkiem którego ta nasza nędza się objawia. Wielkie to zdaniem moim nad nami miłosierdzie Boże, bo choć to jest niedoskonałość, wiele na niej wygrywa pokora. Ale tego zysku dusze, o których mówię obecnie, nie mają, bo uznają te rzeczy za wzniosłe i chcą, by i inni tak sądzili. Objaśnię to bliżej na kilku przykładach, abyśmy poznawali, doświadczali siebie wcześniej niż Pan nas doświadczy. Z wielkim to będzie dla nas pożytkiem, gdy przygotujemy się na próbę, nim ona przyjdzie. Oto na przykład osoba bogata, bezdzietna, nie mająca nikogo z bliższych, komu by przekazała swoje bogactwa, skutkiem niepomyślnych okoliczności traci znaczną część swojego majątku. Nie taka to jednak strata zupełna, by jej nie pozostało jeszcze dosyć i więcej niż potrzeba na utrzymanie siebie i swojego domu. Jeśli ta osoba tak się niepokoi i trapi swoją stratą, jak gdyby jej już zabrakło chleba powszedniego, jakże taką może wzywać Pan, aby dla miłości Jego opuściła wszystko? Na to może odpowie ta osoba, że dlatego tak boleje nad utratą mienia, że chciało go użyć na wspomożenie ubogich. Ale Bóg, zdaje mi się, więcej żąda ode mnie zgodzenia się na Jego zrządzenia i utrzymania duszy w pokoju, niż jakich bądź dzieł miłosiernych. Że więc ta dusza na taki pokój wewnętrzny zdobyć się nie umie, bo Pan jej jeszcze do takiego wysokiego stopnia łaski nie podniósł, tego nikt jej nie uzna za winę. Niechże jednak przynajmniej przyzna,
że brak jej jeszcze potrzebnej do tego swobody ducha, a to samo przysposobi ją do otrzymania tej łaski, bo będzie jej pobudką do gorącej o nią modlitwy. Inna posiada majętność dostateczną na obfite i przeobfite wyżywienie siebie, a oto pojawia się sposobność do powiększenia jej majątku. Jeśli jej to przychodzi darmo, mniejsza o to. Nie będzie w tym nic złego, że przyjmie, ale żeby sama o to się starała i wciąż coraz bardziej pragnęła się wzbogacić, to jakkolwiek miałaby dobry w tym zamiar, złego tu przypuszczać nie można, gdyż mówimy tu o osobach cnotliwych i oddanych modlitwie. Niech ani marzy o tym, by zdołała wejść do mieszkań wewnętrznych, gdzie król przebywa. Podobnie dzieje się z takimi duszami, gdy je w czymkolwiek spotka jaka wzgarda lub małe upokorzenie. Nieraz może cierpliwie to znoszą, bo Bóg daje im łaskę ku temu. Broni niewinnego, by sława Jego nie ucierpiała przed ludźmi i również będąc Panem dobrym i wszystkim naszym dobrem, chce w taki sposób wynagrodzić te dusze za wierną ich służbę. Wewnątrz jednak pozostaje im wzburzenie, którego nie zdołają opanować i które nieprędko przemija. O Boże wielki, a czyż to nie są te same dusze, które od tak dawna już rozmyślają o męce Zbawiciela i od dawna wiedzą o tym, jak dobrą jest rzeczą cierpienie i pragną nawet cierpienia? I chciałaby, aby wszyscy tak żyli jak one, a daj Boże, by i tej przykrości, której cierpią, nie kładły na karb złości ludzkiej i w ten sposób miały z niej zasługę. Powiecie może, siostry, że powyższe przykłady przytaczam niepotrzebnie i że was one nie dotyczą, bo my tu żadnych bogactw nie posiadamy, ani ich nie pragniemy, ani się o nie nie staramy, ani też z niewag od nikogo nie cierpimy. Mimo to, chociaż powyższe porównania do nas się nie stosują, możemy jednak z nich i dla siebie wyciągnąć wnioski w wielu innych wypadkach, które i u nas zdarzyć się mogą, a których tu szczegółowo wymieniać nie ma potrzeby ani pożytku. Z przykładów tych łatwo możemy zrozumieć i na tych maluczkich, choć innego rodzaju próbach, jakie wam się tu zdarzają doświadczyć, czy prawdziwie jesteście sercem ogołocone z tego, co opuściłyście na świecie i przekonać się, czy istotnie panujecie nad swymi namiętnościami. Bo nie w tym rzecz, wierzcie mi, czy ktoś nosi habit zakonny, czy nie. Ale w tym jedynie, by usilnie ćwiczyć się w cnotach i całym swoim istnieniem oddać się Bogu i cały tryb swego życia do tego stosować, co i jak Pan zechce i nie szukać spełnienia swojej woli, tylko spełnienia woli Bożej. Jeżeli jeszcze nie doszłyśmy do takiej wysokiej cnoty, więc przynajmniej upokarzajmy się, bo pokora to lekarstwo na wszelkie nasze rany. Jeśli mamy prawdziwą pokorę, boski nasz lekarz przyjdzie w końcu niezawodnie i nas uzdrowi. W swoich umartwieniach i pokutach dusze, o których mówię, są tak opanowane, jak i w całym swoim życiu. Bardzo są przywiązane do życia, chcąc nim służyć Panu, w czym nie ma nic złego i skutkiem tego są bardzo ostrożne w umartwieniach, by im nie zaszkodziły na zdrowiu. Nie zabijają się one surowościami, możemy być o to spokojne, bo rozum mają rozważny i chłodny, a miłości takiej, która by je wyżej uniosła nad rozum, nie ma w nich. Wolałabym jednak, żeby ją miały. Nie poprzestawałyby wówczas na takim ściśle obliczonym sposobie służenia Bogu i przekonałyby się, że idąc wciąż takim krokiem, starannie odmierzonym, nigdy do końca drogi nie dojdą. Zdaje się im bowiem, że postępują naprzód,
ale w rzeczy samej tylko się męczą, bo jest to droga uciążliwa i wielkie tu jeszcze będzie szczęście, jeśli nie zabłądzą. Jak sądzicie, córki, czy byłoby roztropnym, by ten, kto mogąc całą podróż do innego kraju odbyć w tydzień, wolałby tułać się cały rok, narażając się na wiatry, śnieg, powodzie, rozdroża i ukąszenia wężów? Czy nie roztropniej by postąpił, gdyby zdobył się na odwagę i wszystkie te niebezpieczeństwa i trudy przebył i zwalczył od razu? O jakże wiele miałabym do powiedzenia o tym z własnego doświadczenia, ale dałby Bóg, bym choć teraz wyszła z tego stanu, bo nieraz zdaje mi się, że jeszcze nie wyszłam. Z powodu tego wyrachowania, jakim kierujemy się w służbie Bożej, wszystko nam się staje zawadą, bo wszystkiego się boimy. Stąd nie śmiemy postąpić naprzód, jak gdyby nas miano zanieść do tych mieszkań, podczas gdy inni muszą tam mozolnie podróżować. Że jednak tak nie jest, więc dla miłości Pana zdobywajmy się, siostry moje, na odwagę. Roztropność i nasze obawy zostawmy na boku. Nie zważajmy tak bardzo na naszą słabość, bo to jest wielką przeszkodą. Staranie o nasze ciało i jego potrzeby zostawmy przełożonym. My tylko o to się troszczmy, abyśmy prędzej doszły do oglądania naszego Pana. Jakkolwiek bowiem wygody, których byśmy tu użyć mogły, są prawie żadne, przecież i tak jeszcze mogłyby nas zaprowadzić na błędne drogi. Zarzućmy je stanowczo i mężnie, tym bardziej, że pieszczenie się zdrowia nie przymnaża. Jak o tym wiem sama. Te zresztą umartwienia to rzecz podrzędna. Tu trzeba wielkiej pokory. Jeśli to pojęłyście, zrozumiejcie, gdzie się ukrywa źródło niedomagania tych dusz, które nie postępują naprzód. Co do nas, miejmy zawsze to o sobie przekonanie, żeśmy jeszcze mało drogi uszły, a o siostrach przeciwnie, że bardzo szybkie i wielkie robią postępy i nie tylko pragnijmy tego, ale starajmy się o to, by każdą z nas uważano za najgorszą ze wszystkich. Przy takiej pokorze stan duszy pozostającej w tym trzecim mieszkaniu jest doskonały. Bez niej pozostanie ta dusza całe życie na tym miejscu, niezliczone przy tym cierpiąc udręczenia i nędzę. Tym samym, że nie umiemy się wyrzec siebie, sami sobie czynimy drogę uciążliwą i trudną, wszędzie nosząc z sobą ciężkie brzemię własnej swojej nędzy. Gdy przeciwnie ci, co mężnie zwyciężyli samych siebie, swobodnie i lekko wstępują ku mieszkaniom wyższym. Takim duszom wynagradza Bóg nie tylko sprawiedliwie, ale z wielkim miłosierdziem, dając nam dużo więcej niż zasłużyliśmy, urzeczając pociech przewyższających wszelkie przyjemności, jakie człowiek może znaleźć w uciechach tego życia. Smaków jednak duchowych, jak sądzę, nie daje im tu jeszcze w wielkiej obfitości, niekiedy tylko i z rzadka, aby ich widokiem zachęcić do tego, co je czeka w dalszych mieszkaniach, by się do nich przygotowywały. Zapytacie może, dlaczego tu używam dwóch różnych wyrazów na oznaczenie jednej rzeczy, kiedy pociechy duchowe, a smaki duchowe to zdawałoby się jedno i to samo. Mnie jednak zdaje się, że są to dwie rzeczy bardzo różne i chyba się nie mylę. Wytłumaczę to, o ile rozumiem, gdy przejdziemy do czwartego mieszkania. Tam bowiem Pan obficie tymi smakami duszę obdarza, więc będzie to miejsce właściwe do ich objaśnienia. Może się to komu wydawać zbyteczne, nie będzie przecież bez pożytku, bo nabrawszy dokładnego o każdej rzeczy pojęcia, łatwiej będziecie mogły skierować starania nasze ku osiągnięciu tego, co jest lepsze.
Jaśniejsze poznanie tych smaków duchowych wielką będzie również pociechą dla tych dusz, które Bóg już do tego stanu podniósł. Dla tych zaś, które wyobrażają sobie, że niczego już im nie potrzeba, będzie ono zbawiennym zawstydzeniem. Natomiast duszom prawdziwie pokornym będzie ono pobudką do gorętszego dziękczynienia. Dusze, którym te smaki skąpiej się udzielają, doznają może wewnętrznej przykrości, ale niesłusznie, bo doskonałość nie polega na używaniu smaków, tylko na szczerej miłości Boga. Nagroda zaś wyższa sprawiedliwie należy się temu, kto lepszymi, w duchu sprawiedliwości i prawdy, na nie zasłużył uczynkami. Lecz jeśli tak jest, a tak jest rzeczywiście, po cóż więc pisać jeszcze o tych łaskach i szeroko je tłumaczyć? Tego ja nie wiem. Zapytajcie o to tych, którzy mi pisać kazali. Moim obowiązkiem jest nie spierać się z przełożonymi, co byłoby nieładne, tylko słuchać. To jedno mogę wam powiedzieć z całą szczerością i prawdą, że w czasie, kiedy jeszcze nie otrzymałam tych łask, ani nawet nie miałam nadziei, bym je kiedy w życiu moim poznała, bo i jakże tego spodziewać się mogłam, kiedy znając moją niegodność, już to za wielkie szczęście uważałabym, gdybym miała jakiś sposób dowiedzenia się, że niezupełnie jestem wstrętna w oczach Boga. W tym więc czasie, czytając w książkach o tych łaskach i pociechach, które Bóg daje duszom wiernie Mu służącym, wielką za każdym razem odnosiłam z tego czytania pociechę i silną pobudkę do gorących z głębi duszy dziękczynień Bogu. Jeśli na takiej duszy niecnotliwej, jaką była moja, poznanie tych łask podobny sprawiało skutek, jakże daleko więcej będą dziękowały dusze prawdziwie pokorne i cnotliwe. A chociażby tylko jedna taka się znalazła, która by oddała Panu takie uwielbienie, aż nadto dostatecznym byłoby to powodem, by o tym mówić i byśmy również zrozumieli, jaką niezmierną szkodę ponosi, kto z własnej winy sam siebie takich pociech i rozkoszy pozbawia. Tym większa to strata, że pociechy te, gdy pochodzą od Boga, przynoszą z sobą miłość i męstwo, dzięki którym dusza bez trudu może postępować i wzrastać w cnoty i dobre uczynki. Nie sądźcie, by było to rzeczą małej wagi, choć i za dopełnieniem tych z waszej strony warunków, być może, że łask tych nie otrzymacie. Ale Pan jest sprawiedliwy, niechybnie więc, czego wam tutaj odmówi, to wam wynagrodzi gdzie indziej. A w każdym razie, cokolwiek uczyni, będzie to dla waszego większego dobra, dla waszej duszy. Dusza, która już weszła do trzeciego mieszkania, w czym, jak mówiłam, niemałe jest nad nią miłosierdzie Pańskie, bo blisko już stąd ma do mieszkań wyższych. Wielki, zdaniem moim, odniesie pożytek, gdy przyłoży się ile zdoła do ćwiczenia się w ochotnym i skorym posłuszeństwie. Chociażby nie była osobą zakonną, wielki zawsze z tego będzie miała zysk, jeśli, jak to czynić zwykła niejedna dusza żyjąca w świecie, upatrzy i wybierze sobie przewodnika i podda się pod jego kierownictwo, aby już w niczym nie rządziła się własną wolą, która najczęściej bywa źródłem naszych duchowych szkód. Tylko niech nie wybiera sobie takiego, który by jej, jak to mówią, przypadał do gustu i takim samym jak ona ostrożnym truchcikiem postępował w rzeczach duchowych. Niech szuka raczej takiego, który by całkiem był oderwany od wszelkich marności tego świata. Taki przewodnik przyniesie duszy niezmierną korzyść, bo sam już znając nicość wszystkiego, co ziemskie, ją też tego nauczy. Przykład takich mężów Bożych, gdy widzimy, jak rzeczy, które nam się wydawały niemożliwymi, im nie tylko są możliwe, ale i z łatwością i weselem ducha je czynią.
silny nas pobudza i ducha nam dodaje. Patrząc na taki swobodny i wysoki ich wzlot, i my ośmielamy się do lotu, podobnie jak pisklęta za przykładem ojca lub matki, uczą się próbować swoich skrzydeł. I choć nie od razu wysoko się wznoszą, powoli jednak coraz lepiej zdążają za starymi. Niezmierny to więc, powtarzam, zysk dla duszy, gdy zostaje pod kierunkiem takiego przewodnika. Wiem o tym z mojego własnego doświadczenia. Niech również te dusze, jakkolwiek by mocne miały postanowienie nigdy w niczym nie obrażać Boga, nie wdają się w okazję do grzechu, gdyż będąc jeszcze zbyt blisko pierwszego mieszkania, łatwo mogłyby znowu wrócić do niego. Postanowienie i męstwo ich jeszcze nie stoi oparte na mocnym gruncie, jak u tych, którzy już są wyćwiczeni w cierpieniu i już znają natarczywość tego świata i nie lękają się już ani gróźb tego świata, ani pociech jego nie pragną. Mogłoby się więc zdarzyć tej duszy, że w razie wielkiego prześladowania, jakie diabeł umie wzniecić na naszą zgubę, mogłaby się zachwiać, albo że kieruje się szlachetną gorliwością i usiłując innych wyprowadzić z grzechu, napotkałaby pokusę, której nie miałaby siły odeprzeć. Patrzmy własnych naszych wad i ułomności, a nie troszczmy się o cudze. Dusze zbyt rozważne mają to do siebie, że byle co u innych je razi, a przecież nieraz właśnie od tych, z których się gorszymy, moglibyśmy się wiele nauczyć w rzeczach istotnie ważnych. Może w zewnętrznym ułożeniu i sposobie zachowania się z ludźmi mamy niejaką wyższość nad nimi, to rzecz mniejszej wagi, choć dobra sama z siebie. Ale nie upoważnia nas to jeszcze do żądania, by wszyscy tą samą, co my drogą chodzili, ani tym bardziej do nauczania ich życia duchowego, kiedy może sami jeszcze nie wiemy, co to jest życie duchowe. Gorące pragnienia uświęcania dusz są darem łaski Bożej, ale nieuważnie idąc za nimi, łatwo możemy w wielu rzeczach zbłądzić. Lepiej nam więc, siostry, trzymać się tego, co nam zaleca nasza reguła, byśmy starały się zawsze żyć w milczeniu i w nadziei. O duszach bliźnich będzie pamiętał Pan i my o nich nieustannie pamiętajmy w modlitwie, a tym sposobem przyniesiemy im pożytek za łaską Pana, który niech będzie błogosławiony na wieki.